zgłosiłem się, panie reżyserze. Słucham. Co ty robisz? Posłuchaj! Jak ty grasz? Brzeszczysz na klientów. Jak prostak. U mnie mecenas musi emanować kulturą. Musi uspokoić klienta. Wziąć problem i pieniądze. Nie bardzo rozumiem. Nie bardzo rozumiem, w czym ma pan problem, panie reżyserze. To nie ja mam problem. To ty masz problem. Jako kiepski aktor. Nie jesteś wiarygodny. Jako adwokat. Jaki reżyser, taki adwokat. To pan cały czas podnosi głos. Pan. Nic ci do tego. Ja się zachowuję. Ja ciebie stworzyłem. Pan się uważa za stwórcę? Niesamowite. Grasz postać filmową. Nie wychodź z roli. Jaka stawka, taka rola. Niestety. Pan jesteś jak muzyk. Ja tylko skromnym klawiszem w pana fortepianie. To od pana zależy melodia, którą pan gra. I dlatego powinien mnie pan pieścić. Powtarzam, pieścić. To ja uderzam w odpowiedni klawisz. A ty mnie fałszujesz. Fałszywie brzęczysz. Nie masz stroju. To pan mnie nastrój. Prosta sprawa. Każdy ma jakieś, wiesz. Malarz lubi czerwień, na przykład, i brąz. Ja lubuję się w ekspresji, rozumiesz? W ekspresji tak, oczywiście, ale nie w szaleństwie. Nie w szaleństwie. Pan jak woźnica na czerwonym rydwanie. Wypuścił pan lejce z rąk. Oszalałe konie ponoszą rydwan razem z panem w nieznane. Na pierwszym zakręcie to wszystko runie w niebyt, jak bańka mydła.